Obiecałam w jednym z filmików, że zrobię pokaz, jak zrobić maskę Ala ze złota. No i dzisiaj właśnie to możecie zobaczyć. Zapraszam. Jest to ten sam odlew, który robiłam w pierwszych filmikach. Dial. To jest środek głęboko penetrujący, podgruntowujący. Gładzie właśnie takie szpachlowe, gipsowe i różnego rodzaju. Dobrze. Nalewamy dosłownie odrobinę, ponieważ dużo tego nam nie pójdzie. A zawsze można dolać. Ja wcześniej już tą twarz wzięłam porządnie dłutem, wyrównałam. Dodatkowo wygładziłam gąbeczką ścierną, żeby była gładsza powierzchnia. Dzięki czemu nie ma już tej niebieskiej gliny na tej twarzy. Nakładam ten grunt na całą twarz. Najpierw jedną warstwę, dobrze wcierając pędzelkiem, ponieważ musi być ten gips bardzo głęboko nasiąknięty tym płynem. Słyszałam też, że eksperymentowano z roztworem żelatyny i że podobno to jest też bardzo dobry sposób do podgruntowania i związania zewnętrznej części gipsu. No i może w którymś filmiku nawet sama to przetestuję. Zrobimy taką próbę testu na jakiejś rzeźbie. No jeszcze zobaczymy. Jeśli jakby co, to piszcie w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć też coś takiego. Ja tutaj nałożyłam pierwszą warstwę. I z drugiej strony też nakładamy. Ponieważ jest to gips budowlany, on jest bardzo twardy, więc nie ma się co martwić, że się uszkodzi powierzchnia gipsu, jak będzie ta twarz leżała na twarzy. Niestety w trakcie takiego malowania wychodzą wszystkie takie te dziurki, to powietrze takie, jakie się robi w gipsie. Jak jest rozrabiany cały ten gaz gipsowy, ale tym się tak naprawdę, jak już mówiłam w filmikach, nie ma co przejmować. Takie rzeczy można zatuszować, można to zakleić, to jest żaden jakiś większy tam problem i nic skomplikowanego do zrobienia. Dobrze, teraz nakładamy na tą mokrą powierzchnię kolejną warstwę. Teraz zostawimy tą twarz na 4 godziny, żeby wyschła. I za 4 godziny pomaluję ją, jak już będzie sucha, farbą akrylową. Przystępujemy do drugiej części. Twarz już wyschła, jest suchusieńka. Troszeczkę się lepi od tego płynu, ale to jest normalne. Farbę podkładową pod złoty kolor nakładam taką gąbeczką, dzięki której te wszystkie wgłębienia się wypełniają, troszeczkę się wyrównuje, a zarazem ta twarz nabiera takiej powierzchni jak skóra, czyli i później, jeśli chce się, żeby była ta twarz zmatowiona, to jest ją dużo łatwiej zmatowić.
Ja będę pracowała dzisiaj na tej farbie. To jest moja ulubiona farba, już w sumie drugi rok na tej serii farb pracuję i jestem tak naprawdę zadowolona. Jest świetna zarówno tak jak do robienia zdobień, do malowania szkatułek, ale też jest bardzo fajna taka do, jako farba podkładowa, ponieważ dobrze przylega. Wybrałam kolor czarny pod tą farbę złotą, dlatego że później nawet jeżeli złoto gdzieś tam nie dojdzie, to będzie i tak bardzo ładny efekt, bo nawet jeżeli odrobina będzie spod złota czarna farba przeziera, to będzie na pewno dużo lepiej wyglądać, jakby się wzięło biały albo jakiś inny kolor. Dlatego bez spiny spokojnie, jeśli nawet będzie gdzieś widać ten czerń, to się nic nie stanie. Tutaj na odwrót zaczynam, bo najpierw na spodzie nakładam czarną farbę. Oczywiście nakładam farbę taką gąbeczką, ponieważ ona nadaje takiego fajnego takiego efektu właśnie skóry. I przed nałożeniem farby trzeba dobrze ją namoczyć. Troszkę tak jak zwykłą gąbkę powyciskać. O. A następnie przygotować sobie jeszcze tak ręczniki, odsączyć i na ręczniku tak nadmiar wody zostawić i dopiero bierzemy farbę. I śmiałym ruchem, tak jakbyśmy stemplowali, nakładamy farbę. Dobra, to koniec drugiego etapu. Mam tutaj przygotowaną terpentynę, której już ostatnio używałam do tworzenia podobnej maski. Farbę olejną w kolorze złotym renesansu. Ogólnie na tej firmie już pracuję kilka dobrych lat, więc jest to sprawdzona firma. Generalnie mają takie dość tanie farby. No i muszę przyznać, że nie są jakieś najgorszej jakości. Złotej farby nie będę rozcieńczać, ponieważ ona ma i tak bardzo fajną konsystencję. Więc no cóż, bierzemy się do pracy. Nakładam ją takimi ruchami, jak widzicie, krzyżykowymi. Niestety widać dziurki, które są w gipsie, dlatego trzeba też takimi okrężnymi ruchami jakby wcierać tą farbę, tak jakbyście nakładali jakąś maseczkę na twarz, no to tak działacie tutaj.
Jak widzicie, złota twarz jest gotowa. Teraz tylko trzeba poczekać, aż wyschnie. Ale myślę, że mój aparat idealnie ukazuje to, że efekt złotej twarzy jest osiągnięty i faktycznie wygląda, jakby to była zrobiona ze złota, a nie malowany gips. Zresztą swoją robotę robi też ta farba, którą jeszcze raz Wam pokażę. I ja się chowam przed słońcem. Tak, daję ostro, mam południowe okno w pracowni. Więc dziękuję Wam bardzo, że obejrzeliście ten filmik. Mam nadzieję, że się Wam spodobał i docenicie moją pracę nad nim. A ja tymczasem żegnam się z Wami i serdecznie Was pozdrawiam. Cześć!